wydawało mi się, że tu akurat będzie więcej zainteresowania. Mowa o konkursie na zaprojektowanie zagospodarowania Półwyspu Strączno organizowanego przez Wałecki Urząd Miasta. Tylko dwa projekty wpłynęły do komisji konkursowej. Władze miasta nie przyznały pierwszego ani drugiego miejsca żadnemu z projektów. Obydwie propozycje znalazły się ex aequo na trzecim miejscu. Autorki biorące udział w konkursie otrzymają 1000 zł nagrody, choć ich projekt nie będzie realizowany. Każda z nich miała pewne elementy ciekawe, ale miała też słabsze, także można powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, że gdybyśmy te dwie złożyli razem, to byłoby nawet całkiem ciekawe rozwiązanie. Z propozycji zawartych w projektach nie są również zadowoleni członkowie Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Według nich brakuje wielu danych, jak choćby koszt inwestycji czy ewentualne dochody z planowanych atrakcji. Mają oni jednak własną propozycję, którą przedstawili Urzędowi Miasta. Proponowałem taką koncepcję, żeby część spróbować sprzedać, część wydzierżawić, a część zostawić publiczną. Wtedy byśmy mieli ludzi, którzy chcieliby zaangażować własne środki w to, żeby tam generować jakieś przychody. Władze miasta planują jednak złożyć w przyszłorocznym budżecie własny projekt na zagospodarowanie Półwyspu Strączno. Jednak czy półwysep doczeka się zagospodarowania, zależeć będzie ostatecznie od radnych, czy poprą projekt autorski miasta.